Ten świat nie potrzebuje bohaterów. Potrzebuje zawodowca. Wiedźmin Dziki Gon. Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie. Czym jesteśmy? A, dobrze, Baron. Znaczy ten... Co się stało? Pancerne drzwi. Nie, Geralt, już ci od... Wala, idziemy. Moja córeczka, gdy była mała, bardzo lubiła zwierzęta. Kiedyś zobaczyła na ścianie poroże jelenia i wiesz, o co zapytała? Pojęcia nie mam. A ten jeleń ma pupę za ścianą. Rozumiesz? Jeśli ktoś zrobi jej krzywdę, wedrę skurwysyna ze skóry. Ja nie wiem, czy ktoś potrafi tak oszukiwać, żebym ja teraz miał problem. Znaczy, że on mnie teraz oszukuje, że on... To tutaj. Kurwa, znowu się zacięły. Czuję, że to jest spoko, chłop. To nasza sypialnia. A tam jest pokój Tamary. Tylko nie rób bajku. Nie no, spokojnie. Chcę, żeby zastały wszystko tak, jak zostawiły. Oho! Nie ma problemu. Drewniany świecznik. Ma ułamaną nogę. Oj tam zabieraj! Drewniany świecznik. Ma ułamaną nogę. Go... Geralt, no zabieraj, nikt nie zauważy. O! Wszystko na swoim miejscu, pamiętajcie. A jak mi on faktycznie dojebie? Spokojnie, nie aktywujmy jeszcze. Okaże się, że włączy się jakaś cutscenka i mnie stąd wygoni. Także pamiętajcie. Gość jest swój chłop, nie? Ale srebro mi będzie potrzebne do mieczy. Przykro mi, ściana ma inny sprawa kolor. Interesu. Jakby jeszcze niedawno coś tu wisiało. Pewnie tak. Może tamten obraz? Wielkością pasuje. Właśnie miałem powiedzieć, pewnie jakiś obraz, bo to będzie wisieć na ścianie. Geralt, ubiegłeś mnie. To tutaj coś musi być za tym obrazem, prawda? Baron i jego żona. Wyglądają na szczęśliwych. Na portrecie. Proszę was. Z rodziną, najlepiej na zdjęciu. A tu? Co poradzisz? Ktoś zasłonił dziurę w ścianie. Ciekawe, co jest po drugiej stronie. Po drugiej stronie jest szafa. Zgadłem? Ja bym nie zgadł. Słyszę takie dziwne. O, to ciekawe. Ten kawałek drewna wygląda jak ułamana noga tamtego świecznika. To nie może być przypadek. Przypadek? Może doszło tu do walki. Poszukam śladów. Walki pokażę. Po co ktoś miałby tutaj taić walkę? Może... Świeże kwiaty. Jakby miał nadzieję, że mogą wrócić w każdej chwili. A może Baron ma specyficzne podejście do głębokie szczerby. Spraw łóżkowych z Baronową. Niesmaczne żarty. Przykro mi, to też jest na planie. Musimy, nie możemy tego obejść, tak? O, proszę bardzo, tego tu wcześniej nie było. Jest reszta świecznika. I plamy powinie. Ktoś rozbił butelkę. Winie? Evrelus Stusson. Dobry rocznik. Długo nie wietrzeje. Ciekawe, dokąd prowadzi ślad. Oj, kurde, no i masz. Geralt, bądź dobrym psem. Idziemy. Ty taki mądry, kurwa, jesteś? Żebym cię nie poharatał, kolego. Kadzidło i stary klucz. Ciekawe, które drzwi otwiera. Srebrne pantalony. Anysz. Nie wiem, czy srebrne. Sandałowiec i coś jeszcze. Szafran. Spokojnie. Czytacie. Wszystko macie przeczytać. Nie są śmieszne rzeczy. Lektura. O, rynsztunek szkoły Gryfa. Prawdopodobnie znowu mam miliard tych. Też jest... A, szafran nagle. Dobra. Ulepszeń teraz jeszcze. No kurwa, ja jeszcze rynsztunku Gryfa praktycznie nie mam. Koledzy. Oho! Daj mnie. Cukierek, bardzo dobrze. Bardzo to jest potrzebny składnik alchemiczny, proszę. Lalka? Się ten. Co za brzydactwo. Wygląda jak laleczka, w którą wbija się szpilki, żeby zrobić komuś krzywdę. No to już znamy klasę postaci córki, szaman. Albo witch doktor. Kto to wie?
tak czy inaczej trzeba skombinować paladyna. No nic. Ty, to widzę, że jedna z nich to sobie normalnie, kulturalnie przeszła. Druga postanowiła się kurwa przejebać przez barierkę. Szanuję takie akrobacje. Cholera, trop się urywa. Chyba, że coś tu jeszcze znajdę. Talizman. Świerczyna. Do tego okadzona dymem jałowca. Wygląda jak ludowy talizman ochronny. Ciekawe, przed czym miał chronić? Ja nie wiem, ale spytajmy tej lalki. Co, ale ja widzę, patrz. Siup. O, tędy. No cześć, elo. Może wyprowadzimy pokrakę? Pokraka chyba śpi. Więc zaraz pójdziesz go obudzić, prawda? Pokrakę powiadać. Widzą mnie? Co, nie wiedzieliście, że Geralt jest cyganem? No to patrzcie. Na pewno w którejś książce to napisano, tylko nie wiem w której. Nie, może powinienem przestać zbierać tyle śmieci faktycznie. Już nie ze względu na przyzwoitość po prostu. Znowu będę przeciążony. Ale spirytus to trzeba. Ja wiem, że może wam się wydawać, że nie trzeba, ale trzeba. Zamknięto, no nic. Dobrze, koledzy, ja przechodzę spokojnie. Z tym pokojowym wiedźminem. Dobrze, że mnie tu wpuścili bez strażnika. Dzień dobry. O, ja my... Panie, czemu masz takie siwe włosy? Oj, daj spokój, Wiesław, jestem nieumalowana. Idziemy sobie. Bardzo ładnie. Bardzo gustownie urządzone wnętrze. No jeszcze chwila, no muszę. Patrz. Wiesz, może ja psuję ten klimat? Może nie powinienem? Jak sądzicie, powinien podpierdalać wszystko i wszystkim? Myślę, że wam powiem, to jest jedyne, co potrafię w tej grze. Nawet walczyć specjalnie nie umiem. Ale klikam szybko. Czyjś nóż do masła. Zgaduję, że to jest część questa. A ja ją bardzo sprytnie omijam. Bo potem tu by była jakaś, nie wiem, zrzeszenie strażników nagle. Tak to co ten. Dobrze. Zgasiłeś światło, wchodzimy do środka. Płogaństwo, ja wiedziałem od początku. Wiedźmin, uważaj. Ktoś odprawił rytuały i złożył ofierze dzieci. I żonę. Najpierw przeczytamy sobie list. Wiesz, no ogniu, który... Czytamy, wszyscy. Ołtarzek. A więc wieczny ogień dotarł też do Velen. Wieczny ogień. Sprawy rodzinne, co teraz? Porozmawiać z baronem o znalezionych śladach. Biegnę. O, i ktoś powiedział, o nie, 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 jak tutaj wieczny ogień, to nie może być nic innego. Nie mogą być jacyś szamani, witch doktorzy. Trzeba złożyć w ofierze wiecznemu ogniu córkę barona i żonę. Nie jakiegoś podrzędnego wieśniaka, który nikogo nie obchodzi. W pokoju Tamary znalazłem lalkę. Możesz mi coś o niej powiedzieć? O lalce? A co może być ciekawego w lalce? Może być związana z obrzędami czarnej magii. Skąd Tamara ją miała? Czarna magia chybaś zgłupiał. Sam ją dla niej zrobiłem. Miała wtedy ze 4 czy 5 lat. Byliśmy na targu w Wyzimie i zobaczyła czarodziejkę Triss Merigold. Uparła się, żeby mieć lalkę jak czarodziejka. Wtedy nie było mnie stać na takie rzeczy, więc własnoręcznie zrobiłem zabawkę. Poczekajcie, ja zniknę, patrzcie, o. Proszę. A więc to Triss. No tak, teraz widzę podobieństwo. Prawda? Ząb czasu już ją trochę nadgryzł, ale ciągle wygląda niczego sobie. Jeżeli ci nie wyjdzie z Nilfgaardczykami, możesz zostać lalkarzem. W pokoju znalazłem ślady walki. Wiesz coś o tym? Ślady walki? O czym ty mówisz? Przypuszczam, że ktoś napadł na kogoś. Pewnie na twoją żonę albo córkę.
Chciała się bronić, chwyciła za świecznik, ale nie trafiła napastnika, tylko zrobiła dziurę w ścianie. Potem jeszcze się szarpali. Nic o tym nie wiem. Tamtej nocy byłem pijany i nic nie pamiętam. Obudziłem się, gdy już ich nie było. Przecież nie mieszkaliście tu sami. Może ktoś z twoich ludzi coś słyszał? Wszystkich po 3 razy wypytywałem. Czy czegoś nie widzieli? Ale oczywiście, nikt nic nie wie. Na całym półpiętrze śmierdzi winem. Wiesz coś o tym? Pewnie któryś z moich ludzi. Ochlej mordy jedne. Dajesz ludziom Evrelus? Oj, kurwa. To nawet ja mogłem to rozlać. Mówiłem ci, tamtej nocy byłem pijany. Ale co to ma za znaczenie? W kasztelu jest pełno miejsc, które śmierdzą winem. Poznajesz ten talizman? Tak. Aneczka nosiła go ostatnio. Wiesz, skąd go miała? Pojęcia nie mam. Nie ma tu gdzieś w okolicy jakiejś czarownicy albo guślarki? Guślarz jest. Stary dziwak mieszka pod Konarami. No i jeszcze czarownica mieszka w Podgajach, ale o niej niewiele wiem, bo się niedawno sprowadziła. Jeśli Aneczka miała do kogoś chodzić, to raczej do guślarza, a nie do tej czarownicy. Bo nie ufała obcym. Muszę sobie uciąć pogawędkę z tym guślarzem. Żebyś się nie zdziwił. Z nim się ledwo da dogadać. Powiadają, że w młodości zabił własnego ojca siekierą i wtedy zbzikował. Podobno widzi duchy i pierdoli się z kozą. Nie obchodzi mnie jego życie osobiste. Chcę tylko zapytać o talizman. Idziemy. Jesteśmy Geraltem z Rivii. Zobowiązuje nas to do robienia wiedźmińskich rzeczy. A więc tu nocowała Ci. O, można sobie... Ci musiała nosić te ubrania, kiedy tu była. Zaraz idziemy do guślarza. Tak, idziemy do guślarza zaraz. Schowek mamy tu. Bardzo fajnie wiedzieć. Niejasna natura klątw. Lidia van Bredevoort. Skąd Ci wzięła coś takiego? Dedykacja dla barona i jego żony. Mieli w Wyzimie wysoko postawionych znajomych. Okej. Włączę. Ciri się raczej nim nie bawiła, ale Małgosia to co innego. Tak, tak sądzisz? Masz rację. Bardzo, bardzo prawdopodobne. Wychodzimy. Wygląda na to, że... A, dobrze, porozmawiajmy z Małgosią. Ciul. Czemu nie? Ty jesteś Małgosia? Skąd wiesz? Bo masz białe włosy i medalion z wilkiem! Ciri jak połowa wiedźminów. Poznajesz to? O ja, mój bączek! Skąd go masz? Znalazłem w pokoju Ciri. Jest twój? Ciri mi go wystrugała, jak mi kiedyś było smutno. Bawiłyśmy się czasem w jej pokoju. Szkoda, że musiała jechać. O! Rozmawiałaś trochę z Ciri, prawda? Mówiła na przykład, dokąd się wybiera, albo czego tu szuka? Mówiła, że szuka ciebie i czarodziejki. Ale ty jesteś tutaj, to chyba cię nie znalazła. No, ale może przynajmniej pomogła temu swojemu przyjacielowi. Ciri chciała pomóc jakiemuś przyjacielowi? Wiesz jakiemu? No jak to jakiemu? Jej przyjacielowi. Powiedziała, że jest w tarapatach i ona musi go uratować. Chyba o elfa chodzi. Nie wiesz, gdzie jest Ciri? Nie. Któregoś dnia, jak przyszłam do niej ze śniadaniem, to już jej nie było. Baron powiedział, że wyjechała. Nie pytałaś dokąd? Pytałam, ale powiedział, że jestem za mała i nie muszę wiedzieć. Ale Ciri zostawiła mi prezent. Jaki? O, taki zielony kamyk. No, no, ładny prezent. Schowaj go głęboko i nie pokazuj nikomu. Jest wiele wart. Dzięki. Miłej zabawy. Ja się nie bawię. Ja pomagam. A, bardzo miła dziewczynka, wam powiem. Naprawdę. Sympatyczna, ale nie mamy czasu. Musimy komuś spuścić pierdol. Czym jest guślarz na przykład? To jest... Chwila, znajdę drogę. Odszukaj wiedźmy z bagu. Tak, to już... Myślę, że muszę to zrobić tędy, prawda? No proszę bardzo, może być. Biegiem. Biegiem.
Dobra, dobra, ja rozumiem. Kolego, nie mów takich rzeczy, ja nagrywam. Idziemy spokojnie. Jest płotka. Spierdoliła. Chwila, ale ja nie chcę odszukać wiedźmy z bagien. Ja chcę iść do kuślarza, wiecie? Kuślarz, pomożemy Barunowi Krwawemu. Znowu, kurwa, będziemy musieli coś robić. I się okaże... A, Ciri! Trzymam ją w piwnicy, bo wiesz, kurwiła mnie pewnego razu. I kurwa, i chuj. Szczerze, nie zdziwiłbym się. Troszeczkę bym się zawiódł na kuślarzu, ale nic dziwiłbym. Dobrze, przejdę znakiem. Co ty? Sam jesteś ty. O! A ja chciałem właśnie do tego pana pójść, żeby kupić rzeczy. I był zamknięty. Więc... Wiem na pewno już dlaczego. I sobie pójdziemy. Bardzo ładnie tu jest, nie wiem jak wam. Troszeczkę ostre to wszystko jest takie, wiecie. Może się wydawać takie przytłaczające w pewnym sensie. Właśnie przez swoją taką kanciastość. Ale koniec końców. Ładnie, ładnie wygląda. Oj chuj. No i masz. Czy napijasz kawy? Czego tu? Chcę pogadać z guślarzem. To się spóźniłeś, teraz my będziemy z nim gadać. Oj, nie radzę. Zastanawiam się. Mogę użyć znaku przekonywania. Mam do tego powód, ale... Chuj. Wynoście się stąd. Natychmiast. A myślałem, że dziś będzie dzień bez trupa. Słyszałem, że czarownicy dobrze płacą za składniki z rzadkich istot. Ciekawe, ile dostanę za jego oczy. Mam immunitet. Stój spokojnie, chury. Co ty sobie myślałeś? Oj. Oj, bardzo niedobrze z waszej strony. Wiesz co? Spoko, nie ma problemu. Mam nadzieję, że jest ci teraz dużo przyjemniej, koleżanko. Zobaczmy, kim jest człowiek, który naraził. Mówię, ja mogłem użyć, kurwa... Ja mogłem użyć, kurwa, przekonywania, ale szczerze, jak podchodzi do mnie chłopek roztropek i mi mówi, słuchaj, spuszczę ci wpierdol, albo uciekaj. No nie czuję powodu, żeby mu nie wpierdolić. No bo troszeczkę się pobawiłem. Także. Halo! Jest tam kto? Otwórz, jest bezpiecznie! Kogo diabli niosą? Czego chcę? Potrzebuję pomocy. Człowiek, a jak wilk. Siwy, choć nie stary. To na niego guślarz czekał. Czekał na mnie, było bardzo miło. Pewnie widział, jak zaglądam mu przez okno, gdy próbowałem tu wejść. Czekałeś na mnie? Kości mi tak rzekły. Przyjdą ci, co śmierdzą gwałtem i śmiercią, ale wilk ich przegoni, biały wilk, i przyszedł. Wróżba nigdy nie kłamie. Okej. Poznajesz to? Zrobiony z drewna świerkowego i pachnie jałowcem. Miał kogoś chronić? Świeża świerczyna, kozią krwią skropiona, dymnicą i jałowcem okadzona, dla Anny na ochronę. Ty go zrobiłeś? Guślarz zrobił, jak dziady uczyli nad martwą wodą w świetle pełni. To dobry amulet, dobrze chronił. Nie trzeba było zdejmować. Czyli miał ją chronić. Przed czym właściwie? Złe moce Anny otoczyły. We władanie wziąć chciały. Stara magia, co z niebytu pochodzi, z czarnych źródeł wypływa. Stara magia? Możesz konkretniej? O tym gadać nielza. Tego tykać nie wolno. Guślarz mógł dać tylko coś na ochronę. Nic więcej uczynić nie mógł.
Wiesz, że jedna była strzygą. Anna i jej córka zaginęły. I porwała tą drugą. Albo zabiła. Kuślarz nie wie. Znaczy, jak porwała, to i już zabiła. Ale duchy mogą wiedzieć. Guślarz wróżbę postawi, duchów zapyta. Mogą być i duchy, bylebym wiedział, gdzie dalej szukać. Szukać? Szukać? Na poszukiwania najlepsza księżniczka. Co za księżniczka? Jeden z duchów. A księżniczka? Koza! Uciekła! Koza! Tak. Pewnie się przestraszyła. Możemy wrócić do rzeczy? Bez kozy się nie da. O kurczę blade, no to fajnie. Pomożesz mi, jeśli ją przyprowadzę? Księżniczko, księżniczko, gdzieś się podziała? Dobra, pójdę po nią. Dzwoneczek, dzwoneczek lubi. Dzwońcie jej, to przyjdzie. Na chwilę. Tylko się strzeżcie poziomek i dzikich malin. Zawsze na nie uważam, podstępne bestie. No to się okaże, że chuj, że faktycznie. A tak, było już coś takiego. Już mi pokazywali. Mam jakiś magiczny kaganek, tego co pamiętam. To rozprasza i widzę inne chuje. O, wilcy, niedobrze. O, nawet mnie nie trafił. O nie. Co teraz zrobię? A, wiedźmińskie zmysły, no ma sens. O, o. Tu jesteś. A, i teraz muszę... Kozo, księżniczko. Chodź. Co za uparte zwierzę. Dobra, spróbuję z tym dzwonkiem. Naprawdę ten cały czas muszę dzwonić, żeby za mną szła? Też sobie zadałem to pytanie, Geralt. Cieszę się, że... Halo! Ty polazła. Księżniczko, za mną, proszę cię. Niedźwiedź. Uciekaj, głupi zwierzaku. O, tak się bawić nie będę. Tak, nie. O, zajebałem niedźwiedzia, nawet średnio się musiałem cofać. Kto by pomyślał? Naprawdę cały czas muszę dzwonić, żebyś za mną szła? Ale ja wiem, że ona przez jakiś czas sama za mną idzie. Zdaję sobie sprawę. Ale jak na chwilę przystaję, to wolę profilaktycznie zarzucić tym dzwonkiem, żeby nie musieć 100 razy za nią ganiać. Wiecie jak to jest. Halo, jestem już przy chacie, no proszę cię. Geralt, weź tą kozę, ona jest mała. To ty nie jesteś, ale może z czasem moglibyśmy się zaprzyjaźnić. W końcu masz najważniejszą zaletę, którą posiada każda płotka. Nie gadasz zbyt wiele. Okej. Koniec końców, weź ją kurwa pod bok i chuj. A nie się bawić. Księżniczka, nie uciekaj od guślarza, bo tam wilki. To by pomyślał, wilki, niedźwiedzie, a ona obok. Kurwa jak wąż. Koziu moja, koziu miła. Cieszę się razem z tobą, ale trochę mi się śpieszy. Anna i Tamara mogą być w niebezpieczeństwie. Biały wilk pomógł. Guślarz też pomoże. Krew. Trzeba krwi. Żywej istoty. Może być wilka? Ewentualnie niedźwiedzia? Dobra, zaraz wrócę.
A, wystarczy ci kozia. Albo i nie. Kurwa, nie wiem. 2 metry dalej leży truchło wilka, no. Keral. Dobre. Po co to tak tłuc od razu? O chuj. Już myślałem, że to rozerwie. Nie, żebym miał z tym... Już myślałem, że to rozerwie. Ja nie mam problemu z takimi widokami, naprawdę. Ale jeżeli mogę... Jeżeli mam patrzeć, albo mam nie patrzeć, to chyba lepiej jest nie patrzeć. Krew, widzę krew. Czyli? Takie, co nie żyje, a nie umarło. Kurwa, poroniec. Ja wiem, już wszystko wiem. Dziecku. Czyim? Anny. Poroniec. Anna była w ciąży? Była. I poroniła. I baron nic nie powiedział? Nie chciał tego dziecka. Może się bał, może wstydził, może nie pamiętał, a może pamiętać nie chciał. Może pamiętać? Baron miał coś wspólnego z poronieniem swojej żony? Człowiek to gwałtowny, od gorzałki nie stroni. A po gorzałce pewnie puszczają mu nerwy. Znęcał się nad rodziną? Anna była u ciebie, musiałeś coś zauważyć. Guślarz stary, ślepy, ale księżniczka przyszła i w rękę ją polizała. I co z tego? Mądre to zwierzę, tylko do tych przychodzi, co cierpią. Co się stało z dzieckiem? I co się stało, wiem, co się stało. Bez obrządku je zakopali. No to się obudziło. Błąka się. Zemsty szuka. No kurwa, jak poroniec. Poroniec. Biały wilk. Mądry wilk. Złapie porońca. Poroniec pomoże. Zaprowadzi do bliskich. Porońce wysysają krew z ciężarnych i pożerają płody, a nie pomagają. Bo przeklęte. A wiedźmini klątwy odczyniają. Jak się białemu wilkowi nie powiedzie, to krew przyniesie. Krew zawsze krew odnajdzie. Okej. Do czego ci krew? No jak kurwa myślisz? Jak odczynić klątwę? To już lepsze. Słyszałem, już że lepsze. Jednemu wiedźminowi udało się kiedyś odczarować porońca, ale sam nigdy tego nie robiłem. Tak. Wiem, że trzeba go zakopać pod progiem. I imię nadać. Aimroin odprawić. Rytuał nadania imienia? To elfi zwyczaj. Ludzki, elfi, krasnoludzki, pradawny. Duchom rasa obca. Nie ma znaczenia. Ducha obłaskawisz, duch ci pomoże. Zapytasz, odpowie, drogę wskaże. Cokolwiek zrobię, muszę najpierw znaleźć porońca. O północy szukajcie, tam, gdzie grób pusty. Jeśli twoje przeczucia są prawdziwe, baron powinien wiedzieć, gdzie jest grób. Okej. Okay. A ty? Chwila. Pokażę wam, nie uki. Bo na pewno, jeżeli to oglądasz, to nie widziałeś. O. Przyciemnili. Wiecie, ja mam jeszcze, na sidequestie, ja mam jeszcze jego normalną postać. Normalną, taką bez kurwa przyciemnienia. Wygląda skurwysyn obrzydliwie. Wygląda obrzydliwie. Zobaczcie. Zobaczcie, przeczytajcie. Tam też wam chyba dałem przeczytać, wiecie? Właśnie dlatego, jak ktoś kuźwa nie patrzy, to jest kurwa niełk. I mu nie zależy. Widzicie już. Widzicie? My... Jedziemy. Chwila. Muszę zobaczyć. Czas mi proszę pokazać. Sekunda. Kupimy jeszcze co nieco, jakieś łakocie. Biały wilk, mądry wilk,